Siema wszystkim. Słuchajcie, mamy czwartek, godzinę 16:30. Znajdujemy się jak zwykle nad jeziorem Krążno. Zaczynam swoją czterodobową zasiadkę. Co mogę powiedzieć? Zestawy wywiezione. Bardzo dobre wieści. Ostatniej doby na tym stanowisku padło 16 ryb, więc jest szansa, że może być dobrze, może być fajnie, ale czy tak będzie, to czas pokaże. No i co? Tyle na wstępie. Może jeszcze dopowiem, na co dzisiaj będę łowił. Łowię na dwie kulki tonące, jeden popek, lewy skrajny kij Pomost. Ci, co tu jeżdżą, znają to stanowisko, to wiedzą, o czym mówię. Tam jest zombie od Maxa, spad 7 metrów, gold squid również od Maxa oraz prawa skrajna wędka między domkami, 3 metrowa dziura, pojedynczy popek, anabolik egzotika. Czy to się sprawdzi? Będziecie widzieć później, pewnie na filmie, czy będą jakieś wyniki, czy nie. I tyle na wstępie. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia przy rybie, mam nadzieję. Słuchajcie, mamy godzinę 20 po pierwszej w nocy i melduje się pierwsza ryba wyjazdu. Jest to taki piękny karpiszon, waga równe 10 kg. No i co, otwiera moją zasiadkę generalnie. A więc jest pierwsza rybka, nie jest brzydka. Czego chcieć więcej? Chyba tego, żeby brał ciut większy, ale bardzo się cieszę. Pierwsza rybka, o blanku znowu nie wrócę, więc równe 10 kg i czekamy na więcej. Mamy 7:20, przed chwilą strzał i jest kolejna ryba. Niestety nie jest może jakichś tam imponujących rozmiarów. Taka 6 kg, pewnie z teraźniejszego zarybienia. Ale jest to kolejna rybka, która mnie cieszy. Kolejna wypracowana. No i co? Drugie branie, druga ryba wyjęta. W nocy oprócz tamtego brania nic więcej nie miałem. Dopiero teraz właśnie nad ranem ten strzał, ta ryba. No i to wpuszczamy rybkę i walczymy dalej. No i co? Słuchajcie, puszczamy tego małego gagatka. Niech rośnie, niech cieszy później innych wędkarzy. No i co? Druga rybka, może niewielka, ale uwierzcie mi, cieszy mnie. No i teraz czeka mnie przewózka, przygotowanie wszystkiego do przewiezienia jeszcze raz w to samo miejsce. A teraz zobaczcie, jak dziś rano wygląda Krążno. To jezioro chyba nigdy nie przestanie mnie zachwycać. Kto nie był w takich warunkach nad wodą, nie wie, o co mi chodzi, ale uwierzcie mi, to co rano można zobaczyć o takiej porze nad wodą, to po prostu nie da się z niczym innym porównać. No i oczywiście zapracował środkowy kij. Druga ryba z tego samego miejsca. W nocy
Ten pierwszy karp, którego widzieliście już na filmie, był właśnie z tego miejsca, gdzie teraz ten drugi maluszek, więc widać, że ryba tam podchodzi. Pozostałe wędki bez pika, no ale zobaczymy. Dobra, biorę się za przewiezienie zestawu tymczasem. Zaczęła się moja trzecia doba, na razie bez zmiany ryb nie ma, ale chciałbym wam coś pokazać. A mianowicie, jak będziecie chcieli używać ziarn na przyszły rok, to zobaczcie, Carp Seed, super ziarna, naprawdę fajnie pakowane, po kilogramie, co bardzo ułatwia używanie tego, bo czasami potrzebują właśnie tylko kilo, natomiast jak te paczki są opakowane po 2-3 kilo, to ciężko jest rozsypać, a tu mamy paczuszkę, wyciągamy i sobie sypiemy, ale co najważniejsze, zaraz wam pokażę coś, te ziarno lubią nie tylko karpie, patrzcie teraz. Słuchajcie, codziennie przypływają do mnie tutaj te łabędzie i codziennie dostają po około kilogramie takiej kukurydzy. Szkoda, żeby się zmarnowała, a tak przyjemny z pożytecznym. Na ziarno już jest trochę za późno, jeśli chodzi o karpia, natomiast łabędzie wykorzystują to bardzo dobrze. Także tak jak widzicie, ziarno, które lubi nie tylko ryba, ale też i ptactwo. Naprawdę jest idealne. Co jest jeszcze fajne, jeśli chodzi o tą akurat kukurydzę, to, że ona się nadaje idealnie na włos, także pod amura, karpia, jest nierozgotowana, nierozciapciana, nie spada z włosa, także polecam wam z czystym sumieniem. Tymczasem piękna rolka. W końcu doczekałem się rybki, nie jest duży, niestety, taki piękny, pełnołuski, na oko gdzieś z 5-6 kilo, ale w końcu trzecia rybka i można powiedzieć odczarowane, bo od doby nie miałem kompletnie nic, żadnego brania, skusił się na popka Maxa. Pojedynczy popek 14 mm. Także jest kolejna ryba, tylko z tego się trzeba cieszyć. Nic, puszczamy, czekam je za chwilę wywózka, znowu w to samo miejsce i może coś jeszcze pojedzie. A tak cieszę się z tego, co jest. Właśnie. Słuchajcie, trzecia godzina, jest kolejny maluszek, taki maluch, znowu pełnołuski, znowu maluch, tym razem inny zestaw, kulka, rak, podbita, anabolic monster, popkiem, 2x 15 mm bałwanek. I takie kolejne małe złoto melduje się na macie. Widać, że ryba jest z tego jesiennego zarybienia, bo jest cała
pokaleczona, ale cóż, no cieszy, cieszy. Kolejna rybka wypracowana z drugiego kija. Także jest kolejna zdobycz, no i cóż, puszczamy rybkę i czeka mnie znowu wywózka w to samo miejsce, co wzięła ta rybka. Zobaczymy, może coś jeszcze pojedzie. Także tymczasem. Słuchajcie, jest kolejna rybka. Od 12 zmieniłem stanowisko, stoję teraz na stanowisku numer 2 i taki oto, aj, czekajcie, dajcie mu trochę, piękne pełno łuski, stara rybka z 8 kilo, 8, może 7 w tym przedziale. W każdym razie ryba z tego wcześniejszego zarybienia dosłownie wziął pół godziny po wywiezieniu ze stawu, przed chwilą połakomił się na pojedynczą kulkę, jedną kulkę 16 zombie podbitą Anabolic Monster popkiem. No i to jest efekt właśnie tej kombinacji. Także piąta rybka mojej zasiadki, pierwsza ze stanowiska numer 2, no i mam nadzieję nie ostatnia. Mamy godzinę 19, więc noc przede mną, trzymajcie kciuki. Taki oto piękny kapiszon mnie odwiedził. 22:30, pojedynczy popyt Liver Drag od Maxa na przeponie Roni Ligi. Przepiękna rola i taki gagatek ląduje. Druga rybka ze stanowiska numer 2, generalnie szósta mojej zasiadki, czego chcieć więcej. Puszczamy rybkę i wywozimy zestaw, czekamy na kolejne. Pierwsza 30, piękna rola i jest rybka kolejna, przepiękny kubasek, czekajcie, niego spróbuję sobie złapać. Taki oto piękny karpiszon mnie nawiedził. Zgaszę latarkę. Się wytnie. Jeszcze raz. O! Piękny karpiszon. Jak zwykle pojedynczy popek na Roni Rigu. No i taki oto piękny karpiszon nawiedził. No i cóż, jest to wyjątkowa ryba, słuchajcie, bo jest to moja 60. ryba, jeśli chodzi o karpie. Jest to 60. karp złowiony w tym roku na krążnie, także tym bardziej się cieszę. No i cóż, puszczamy rybkę. Widzę, że był dziabnięty pewnie tu przez suma, bo jest trochę przy ogonie, tak jakby ten leszcz, złamany ogon czy coś takiego, ale nieważne, wpuszczamy rybę, nie męczymy,
do rana jeszcze trochę zostało, a więc jeszcze może coś weźmie. No i tyle. Jeszcze zważę ją, zobaczyć ile rybka miała i później na filmie wam podam. Także tymczasem. Słuchajcie, a więc puszczamy tą naszą 60. rybkę w tym roku, jeśli chodzi o karpia. Rybka równa 11 kg. Także nie należy może do olbrzymów, ale za to bardzo piękna. Wszystko tu. Majestatycznie. A widzicie teraz doskonale, widać ten ogon, tak jakby złamany. No ewidentnie jest złamany, był dziabnięty przez suma. No i cóż, wraca do siebie mój 60. karp w tym roku z krąża. Poszedł na puciznę, słuchajcie, chyba mu się pomieszało, zaraz go albo świetle. Czekajcie. No, już właśnie. Poszedł spokojnie wzdłuż ci. No i co? 60. karp złowiony. Super sprawa, słuchajcie, teraz się biorę za wywózkę. Biorę się za wywózkę, słuchajcie, no i tyle. I może coś do rana jeszcze wpadnie, tym razem. Witam wszystkich, poniedziałkowy poranek. Cóż mogę powiedzieć o zasiadce, która właśnie zbliża się ku końcowi nieuchronnie. Udało mi się wypracować na stanowisku numer 0 w 3 doby 5 brań, 4 rybki wyjęte, jedna spięta, niestety największa, jaką miałem chyba na tej zasiadce. Ryba bardzo piękna, ani razu się nie pokazała. Czuć było masę tej ryby, chodziła cały czas przed niej i niestety 4 metry przed podbierakiem weszła mi w pas roślin i wypięła się. Natomiast co mogę powiedzieć o ostatniej dobie, którą postanowiłem przenieść się na stanowisko numer 2. Również 4 brania, 3 ryby wyjęte, jedna ryba nie zapięła się. Cóż, no 7 ryb na macie, jedna ryba spięta, naprawdę piękna byłaby to ryba pewnie wyjazdu. No i jak najbardziej wypadek zwykle na plus. Więc było to co było, może coś jeszcze dołowi, to później ewentualnie to wstawię. Natomiast chciałbym się tutaj z wami pożegnać, dzięki, że oglądaliście ten film. Otrzymuję masę fajnych, miłych komentarzy, wiadomości, także fajnie, że podoba się to niektórym, że chcą oglądać jeszcze i że chcą takie właśnie filmy oglądać. A ja co, przy poranku, w pięknym krajobrazie, poranna kawa. No i co, życzę wam miłego dnia, a ja biorę się za pakowanie i tyle. Do następnego. Następna zasiadka moja, ostatnia
Będzie to zasiadka listopadowa na stanowisku numer 11. Więc zobaczymy, co ona przyniesie. Cieszę się, że udało mi się tak jakby zamknąć moją liczbę karpi. Mam równą 60, więc bardzo fajna liczba. Mam nadzieję, że sezon, który powoli dobiega końca, jeszcze nagrodzi mnie jakimś rodzynkiem. No i tyle. Także życzę Wam miłego tygodnia, miłego oglądania tego filmu, tego materiału. Jak się będzie podobać, to dajcie łapki w górę. Jak nie, to oczywiście też krytyka też jest potrzebna. Także tymczasem trzymajcie się, hej.